Księże profesorze, chciałem zapytać o początki, o pomysł na ten ogólnopolski kongres dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. Skąd się wzięła idea, żeby taki kongres organizować w Warszawie w tym roku? Najpierw sam pomysł kongresu pojawił się niemal zaraz po tym uroczystym akcie proklamacji przyjęcia Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Już wtedy ten pomysł się zrodził w tym celu, aby to wielkie wydarzenie po pierwsze pogłębić. Pogłębić od strony teologicznej, ale także takiej praktyczno-duszpasterskiej, bowiem w tym akcie zawarte są dość istotne deklaracje, które teraz wymagają przełożenia na język praktyki, na język duszpasterstwa, bo rozumiemy, że nie możemy budować Królestwa Bożego inaczej, jak tylko w Kościele i poprzez Kościół. Kościół, który ze swej natury jest przecież powołany przez Chrystusa do budowania Królestwa Bożego. I ta myśl dojrzewała. Oczywiście najpierw były to sympozja i mieliśmy taki zwyczaj, że i podtrzymujemy go w dalszym ciągu, że co roku w rocznicę aktu intronizacyjnego, czyli mniej więcej na tydzień przed uroczystością Chrystusa Króla, bo trudno byłoby w samą uroczystość, organizujemy w Krakowie świętowanie rocznicy, na które składa się sympozjum naukowe, a potem część modlitewna i uroczysta msza święta w niedzielę, czyli to jest zwykle sobota, niedziela. No i tak stopniowo dojrzewała ta idea, a w międzyczasie odbyło się kilka, czyli dosłownie trzy duże sympozja, z których materiały zostały opublikowane i rozesłane do wielu zarówno biskupów, jak i do parafii. A niezależnie od tego, każda parafia jeszcze otrzymała modlitewnik Chrystusa Króla i dwa lata temu został przygotowany taki materiał pomocniczy dla duszpasterzy, który myśmy roboczo nazwali nowenną, choć ściśle biorąc nie jest to taka nowenna formalna, ale przygotowanie do uroczystości Chrystusa Króla polegające na tym, że każdego dnia przez tych 9 dni przed uroczystością w ramach mszy świętej parafialnej duszpasterz może wykorzystać te materiały, gdzie ma gotową homilię, są komentarze do czytań, jest modlitwa powszechna i dodatkowa modlitwa na koniec. Poza tym jeszcze były rozsyłane drogi krzyżowe, inne materiały. W sumie można powiedzieć, że już się zebrała spora biblioteczka materiałów, które mają służyć formacji nas wszystkich do takiego zaangażowanego i teologicznie pogłębionego służenia sprawie Królestwa Chrystusowego. Jak ksiądz profesor ocenia, czy te właśnie wypracowane materiały trafiają pod strzechy, są czytane, są pomocne, wykorzystywane przez duszpasterzy i osoby świeckie? No, prawda jest taka, że duszpasterzy są zalewani różnymi materiałami duszpasterskimi i niekiedy nie są w stanie nawet ich na bieżąco czytać. Na pewno dotarły do wszystkich parafii. To inicjatywa tutaj niektórych naszych członków tego zespołu, ludzi, którzy zainwestowali niemałe osobiste pieniądze na wydrukowanie tych książek, na ich dystrybuowanie. Także parafie otrzymały to darmo, jako prezent. I z tego co wiem, na pewno to wszystkie parafie otrzymały. Na ile wykorzystały, no to już jest inna sprawa, ale ja osobiście pytałem różnych znajomych księży. Niektórzy z nich z wdzięcznością te materiały przyjęli i z nich korzystają. Ja myślę, że ważne jest to, że te materiały są do nabycia, czy do otrzymania, że one są w bibliotece parafialnej i mają charakter ponadczasowy, więc nie są to materiały tak do konkretnego wydarzenia, ale do cyklicznego wykorzystania. Ja myślę, że one spełnią swoją rolę. Chciałem zapytać też o sam ten termin intronizacja, bo czasem on budzi trochę takich wątpliwości i pytań. Skoro Chrystus jako Bóg, jako człowiek no, ma to swoje królowanie od urodzenia, z samego faktu, że jest Bogiem, to jak rozumieć ten termin intronizacja? Czy Chrystus rzeczywiście potrzebuje intronizacji?
Nie, Chrystus nie potrzebuje intronizacji w takim znaczeniu, w jakim się powszechnie myśli, mając na względzie jakąś władzę polityczną. Rzeczywiście termin jest niedobry, ale on się przyjął. Przyjął się w kulcie serca Jezusowego i trochę na zasadzie analogii także tutaj został zastosowany. I on już funkcjonował, zanim powstał zespół, który wcześniej powołał ksiądz arcybiskup Zimowski, później przejął inicjatywę ksiądz biskup Czaja jako przewodniczący Komisji Nauki i Wiary, to już ten termin funkcjonował i funkcjonowało określenie ruchy intronizacyjne. Więc to jest pewne dziedzictwo i pewien skrót myślowy. Jakkolwiek się posługujemy tym pojęciem, bo on jest takie łatwe w użyciu, to musimy pamiętać, że my nie intronizujemy Chrystusa w takim znaczeniu, że zapraszamy Go, żeby teraz przejął władzę, że my delegujemy tę władzę, tak jak to się czyni w drodze wyborów, że wybieramy prezydenta, no i jest moment takiej może nie intronizacji, nie mówimy o intronizacji prezydenta, no ale jest zaprzysiężenie, czyli de facto, kiedy on wchodzi w te swoje kompetencje. Absolutnie takiego rozumienia intronizacji nie możemy odnieść do Chrystusa, bo to byłby przejaw jakiejś pychy, jakiegoś instrumentalnego traktowania Pana i Boga naszego. Natomiast my mówimy o przyjęciu Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela. I warto na to zwrócić uwagę, że oficjalny tytuł tego wydarzenia, które miało miejsce 19 listopada 2016 roku, to był akt jubileuszowy, akt, bo on był na zakończenie 1050-lecia Chrztu Polski i na zakończenie roku Miłosierdzia. To był jubileuszowy akt przyjęcia, tam nie ma słowa intronizacja, przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Króla. Przyjęcia. Czyli ja swoją wolą przyjmuję Chrystusa, deklaruję, ogłaszam, że chcę kierować się Jego nauką, chcę być Jego uczniem, chcę podlegać Jego władzy. On jest władcą, jest Panem, ale to ode mnie zależy, czy będę zbuntowany wobec Niego, czy będę Jego sługą. No właśnie, to jak to sam ten akt intronizacji, czyli samo przyjęcie Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela ma wpłynąć na moje życie osobiste? Co ja powinienem robić, żeby rzeczywiście moje życie pokazywało, że Chrystus jest moim Panem, a żeby to nie była tylko słowa, deklaracja, uroczysty akt? No to jest problem w naszym chrześcijaństwie, że my mamy wiele takich deklarowanych postaw, natomiast trudniej jest z ich realizowaniem na co dzień. My nie tworzymy tutaj czegoś nowego tak naprawdę. My nie mówimy o jakimś nowym ruchu, jakimś nowym zjawisku i tak dalej, bo przecież już o Królestwie Bożym jest mowa w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, a przede wszystkim w Nowym Testamencie. Chrystus, rozpoczynając publiczną działalność, zaczyna od proklamacji Królestwa Bożego. I w kulminacyjnym momencie swojego dzieła zbawczego potwierdza to pytanie Piłata: tak, jestem królem. Więc my chcemy poprzez tę inicjatywę przypomnieć to, do czego zobowiązaliśmy się przez Chrzest Święty. A więc chodzi nam o to, aby przede wszystkim zacząć realnie żyć treścią naszej wiary, aby to jest jakiś rodzaj jakiejś ewangelizacji. Chcemy wpisać się w to wielkie dzieło ewangelizacji, która jest w Kościele, która współcześnie ma być tą nową co do zapału, co do środków, co do sposobu, co do obszarów. I można powiedzieć tylko tyle albo aż tyle. Chcemy upominać się o uznanie Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela w życiu indywidualnym, w życiu rodzinnym, w życiu społecznym, sąsiedzkim, ale także w życiu społeczno-gospodarczym i politycznym. Chrześcijaństwo bowiem przenika wszystkie wymiary naszego życia, przenika całego człowieka. I to jest właśnie ta idea, to jedna rzecz, a druga sprawa, jak osobiście. No właśnie, to co zawiera się w samym tytule tego aktu, przyjęcie Chrystusa jako mojego Pana i Zbawcy. I nie chodzi tylko o deklarację, ale uświadomienie sobie
kim jestem, że jestem chrześcijaninem, że jestem świątynią Bożą, że przyjąłem chrzest, a więc jestem dzieckiem Bożym, że należę do Kościoła, a jako Kościół jestem członkiem ludu królewskiego, ludu kapłańskiego. Tutaj można by właściwie, odpowiadając na to pytanie, jak w praktyce żyć, należałoby praktycznie zrobić wykład całej chrześcijańskiej ascetyki i całej teologii. Żyć życiem duchowym z całą konsekwencją. To jest i samo sedno. Raczej my nie mówimy, tutaj mówię my, daleki jestem od takiego mówienia my i wy, bo dzieło intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, które zostało zawiązane na bazie tego zespołu, który funkcjonował przed proklamacją aktu, to dzieło właśnie ma na celu jednoczyć różne inicjatywy, różne ruchy, różne środowiska zainteresowane tą prawdą o Chrystusie Królu. W każdym razie są takie tendencje, od których ten zespół, czyli to dzieło, my się odcinamy wyraźnie, są takie tendencje mówienia o Chrystusie Królu Polski, idące w tak radykalny sposób, jakkolwiek samo określenie Chrystus Król Polski może nie jest tutaj jakimś problemem, ale problemem jest to, jaką treść się w to wkłada. Są takie magiczne, wręcz naiwne rozumienia tego procesu, że postawmy pomnik, niech burmistrz miasta, ktoś tam jeszcze wygłosi akt, Panie Jezu, przyjmujemy Cię jako króla i teraz niech Pan Jezus działa. My będziemy patrzeć, co mu z tego wyjdzie. Trochę tu ironizuję, ale to tak nie może być. Porządek, jaki ustanowił Chrystus, całe jego dzieło zbawcze, to, które realizuje Kościół przez 2000 lat, zaczyna się od nas, od serca. Przemianę świata zaczynamy od siebie. Jeżeli ja się zmienię, zmieni się rzeczywistość. Natomiast naiwnym jest myślenie, że jak się zmieni rzeczywistość, to ja się zmienię. Ja pamiętam, jak wychowany zostałem w Oazie i miałem szczęście wielokrotnie spotykać się ze sługą Bożym, księdzem Franciszkiem Blachnickim. I pamiętam, jak on często w kontekście wtedy, w latach 70. i później 80., w kontekście tych zjawisk, przemian społecznych, pytany był właśnie o tę wolność Polaków, że właśnie Polska musi być wolna, żebyśmy my byli wolni. A ksiądz Blachnicki mówił, nie, dokładnie odwrotnie. To my musimy być ludźmi wolnymi, żeby Polska stała się wolna. I analogicznie jest i tutaj. Jeżeli ja, ty i każdy inny przyjmie Chrystusa i będzie żył Chrystusem na co dzień, będzie się zmieniać rzeczywistość. Natomiast my nie możemy zaklinać, zaczarowywać rzeczywistości, że wystarczy, że zadeklarujemy i Pan Jezus zrobi wszystko. To jest współdziałanie z łaską. My robimy wszystko to, do czego zostaliśmy zobowiązani jako chrześcijanie, ufając w wsparcie Boże. To jest właśnie tajemnica też wolności, którą Bóg nam dał, którą nas obdarzył i my tej wolności musimy mądrze używać po to właśnie, aby rozszerzać Królestwo Boże we współpracy z łaską. Mhm. Czy dobrze rozumiem, że ksiądz profesor i członkowie dzieła intronizacji Chrystusa Króla żywią taką nadzieję, że pomimo tych głosów, które są w świecie od czasu do czasu coraz głośniej, czasy milkną, które by chciały Kościół zamknąć, zredukować do zakrystii, żeby się nie wtrącał w sprawy społeczne czy polityczne, państwowe, że jak gdyby na przekór temu inicjatywa dzieło intronizacji ma te wartości chrześcijańskie propagować w społeczeństwie i przemieniać to społeczeństwo, które wspólnie tworzymy. Dokładnie, dokładnie. Może za bardzo przywykliśmy do takiego kościoła statycznego, kościoła zakrystyjnego, że my idziemy do kościoła. Kościół jest gdzieś tam, a my do tego kościoła idziemy, a potem sobie wracamy do świata. Nie, po pierwsze to my jesteśmy kościołem. Kościół to nie papież, biskupi i księża tylko, ale to my jesteśmy kościołem i to kościół idzie do świata, a nie, że my idziemy do kościoła. My jako Kościół idziemy do świata, my mamy wyjść do świata. Tak jak wyszli apostołowie z Wieczernika pod wpływem Ducha Świętego. Oni wyszli do świata pogańskiego i wierząc w moc Ducha Świętego pociągnęli za sobą tysiące ludzi.
ta grupka prostych ludzi no, nie miała szans z takiego socjologicznego, ludzkiego punktu widzenia przetrwać dłużej niż jedno pokolenie. Tymczasem Kościół, dzięki Bogu, trwa ponad 2000 lat i wciąż się rozwija. Jakkolwiek by widzieć tutaj różne meandry, różne problemy, ale właśnie te różne problemy, kryzysy w Kościele, tak często chętnie nagłaśniane przez laickie media, one właśnie pokazują, że Kościół to nie jest tylko dzieło ludzkie, ale dzieło Boże. Że czasem to jest takie ziarno, które musi obumrzeć, aby wydać plon. I czasem znowu jesteśmy tak za bardzo nastawieni na pewne takie działania ilościowe, że musi być wszystkiego dużo, dużo ludzi, musi być dużo inicjatyw, wszystkiego musi być dużo, to wtedy jest dobrze. Tylko zwykle jest tak, że ta ilość nie przechodzi w jakość. Tajemnica Kościoła to jest właśnie tajemnica tego ziarna, które musi obumrzeć. To jest tajemnica często właśnie tego umierania i zmartwychwstania. Dlatego ja nie martwię się aż tak bardzo tym, że to grono ludzi, którzy są zainspirowani objawieniami Rosalii Celak i tym zaproszeniem do szerzenia Królestwa Bożego, do upominania się o rangę Królestwa Bożego, ja się jakoś nie martwię tym, że jest tych ludzi mało. Jeżeli to jest dzieło Boże, mówiąc trochę słowami Gamaliela z Dziejów Apostolskich, jeśli dzieło Boże, ono przetrwa. Choć będzie pewnie cierpieć, choć pewnie obumrze, ale jeżeli to jest dzieło ludzkie, to ono upadnie. Jeśli dzieło Boże przetrwa choćby największe trudy. I dlatego ufamy, robimy to, co w sumieniu rozpoznajemy, że powinniśmy czynić, a resztę niech dopełnić Boże działanie. Wspomniał ksiądz profesor o służebnicy Bożej Rosalii Celak, głównie której proces jest już na etapie rzymskim, o jej przeżyciach mistycznych, o jej objawieniach i o tej prośbie Pana Jezusa o intronizację. Też na tym punkcie trochę są jakieś tam napięcia, drobne nieporozumienia. Niektórzy nie do końca są przekonani, że ten akt z 2016 roku był zgodny z tym, czego żądał Pan Jezus w objawieniach. Na ile rzeczywiście, bo z tych treści wynika, że to serce Pana Jezusa ma zostać intronizowane, prawda? Czy rzeczywiście ksiądz profesor uważa, jest przekonany do tego, że ten 2016 rok i ten akt intronizacji był wypełnieniem tej prośby Pana Jezusa? Po pierwsze, nie zapominajmy, że to są objawienia prywatne. Jedyny obowiązujący nas jest objawienie publiczne, które jest zawarte w Piśmie Świętym i w tradycji apostolskiej. To jest obowiązujące i tutaj nie ma dyskusji. Prywatne objawienia mają charakter służebny względem objawienia publicznego, więc one, pod warunkiem, że są autentyczne, bo mamy mnóstwo tak zwanych objawień prywatnych, które nie są autentyczne, które są często wytworem jakiejś fantazji, często jakąś chęcią zaistnienia. Są kryteria dość przejrzyste, pozwalające to dość szybko zidentyfikować, jaki jest jakość tych tak zwanych objawień. Jakkolwiek, jeśli nawet one są autentyczne, to nie są obligatoryjne. My ich nie możemy traktować jako ważniejszych i bardziej miarodajnych niż objawienie Boże, niż nauczanie Kościoła. Stawiamy wtedy sprawę na głowie. Więc to jest pierwsza rzecz. Dlatego mówię o tym, że te objawienia są raczej inspiracją do podjęcia pewnych treści, pewnych praw, które w Kościele zawsze były. To nie jest tak, że od Rosalii Celakówny dopiero się zaczęła sprawa intronizacji Chrystusa czy idea Chrystusa Króla. Gdy sięgniemy do historii Kościoła, do historii teologii, to widzimy, że ta prawda nawet w wizerunkach pojawia się już dosłownie w pierwszych dziesięcioleciach po zmartwychwstaniu Chrystusa. Jest nic nowego pod słońcem. Podobnie zresztą jak było z tajemnicą Bożego Miłosierdzia i kultem Bożego Miłosierdzia. Siostra Faustyna nie zaczyna kultu Jezusa Miłosiernego czy Miłosierdzia Bożego, bo ta prawda jest w Starym Testamencie. Praktycznie już od w Księdze Rodzaju mamy tego treści. Natomiast poprzez nią Boża opatrzność ożywia ten kult i przybiera nowe formy adekwatne do naszych czasów. I tu jest podobna sytuacja. Rosalia Celakówna nie była w stanie przewidzieć rzeczy, które są w tej chwili.
Poza tym jej prywatne objawienia, tak jak tutaj ksiądz wspomniał, są bardziej skoncentrowane na tajemnicy serca Jezusowego, co też nie jest bez wpływu, jaki mieli na nią duszpasterze jezuici, którzy w tamtym czasie szerzyli kult serca Jezusowego, podobnie jak zresztą było to w całej Polsce czy w całym Kościele. Więc to jest w ten sposób. Poza tym dokładne wczytanie się w teksty Rozalii Celakówny pokazują, że jeżeli wierzyć i wierzymy, że to są słowa Jezusa, to żądanie Jezusa jest nieco inaczej rozłożone, są akcenty. Pan Jezus domaga się intronizacji Jego boskiego serca, aby mógł zakrólować w narodzie polskim. I jest tam zaproszenie do tego, aby takiej intronizacji dokonali duchowni i władza świecka. Natomiast nie ma tam takich podanych szczegółów, jak to się często czyni, że to ma być akurat konkretna ta władza, a nie inna. Prywatne objawienia i zresztą to wszystko, co od Boga pochodzi, jest zawsze ponadczasowe. Inna kwestia miejsca i tak dalej. Więc tu można się spierać o jakieś drobiazgi zupełnie wtórne, nieistotne, a tymczasem umyka nam istota. I te dyskusje, czy ta tak zwana intronizacja w Krakowie, czy ona była ważna, czy była nieważna, jest po prostu dyskusją nie na poziomie. To jest taka, myślę, dyskusja dobra dla mediów, które no muszą z czymś żyć, muszą o czymś pisać. Zresztą są takie książki, które się dobrze sprzedają, właśnie kwestionujące ten akt, spisek przeciwko intronizacji, coś tam, prawda, sensacje, szukanie sensacji, doszukiwanie się jakichś tutaj spiskowych działań tego zespołu, który przygotował ten akt. Są jakieś bardzo dziwne rzeczy, między innymi modlitewnik, który ja przygotowałem, ten Król nam Chryste, przez niektóre środowiska został oceniony jako skrajnie błędny. Dlaczego? Chociaż ten modlitewnik składa się praktycznie z tekstów biblijnych, z tekstów liturgicznych i nauczania papieskiego. Więc ja tam od siebie praktycznie nie dodałem nic poza układaniem, podobieraniem pewnych tekstów. No ale dlaczego się nie spodobał? Bo brakło tam określenia Chrystus Król Polski. I to jest jedyny zarzut do modlitewnika na przykład. I te zarzuty idą w tym kierunku, że my nie mówimy o Chrystusie Królu Polski. Bo Chrystus nie jest tylko królem Polski. Nie możemy patrzeć ciasno, że tylko my tutaj, my jesteśmy pępkiem świata, prawda? Że no, od nas się zaczyna dopiero zbawienie świata. No, więcej pokory. Chrystus jest królem wszechświata. I unikamy tego mówienia o Chrystusie Królu Polski właśnie dlatego, że jak powiedziałem, są środowiska, które bardzo mocno instrumentalnie traktują tę kwestię intronizacji, jako też próby wywarcia bezpośredniego wpływu na struktury władzy, na nawet zmianę prawodawstwa i tak dalej, w sensie takim bezpośrednim, naiwnym. Jako ilustrację do tego podam, jakiś czas temu otrzymałem od kogoś taki skrypt około 100-stronicowy, który był nazwany Konstytucją Rzeczypospolitej Chrystusa Króla, coś takiego. Ja to wyrzuciłem, bo to szkoda nawet, żeby miejsce na półce zajmowało. Ktoś naprawdę poświęcił dużo czasu, podziwiam taką inwencję, napisał coś w rodzaju konstytucji, w której co drugie niemal zdanie się powtarza Chrystus Król, Chrystus Król, i to jest właściwie, to można powiedzieć, konstytucja jakaś teokratyczna, jakiegoś takiego, pozwolę sobie na taki kolokwializm, katolickiego talibanu jakiegoś. No więc zupełnie postawienie na głowie, brak zrozumienia wartości autonomii rzeczy świeckich, tego porządku, jaki Bóg ustanowił. Jest porządek Boży i porządek świecki. Szanujemy porządek świecki. Pewne rzeczy się rządzą prawami, które Bóg nadał, natomiast one muszą być ostatecznie podporządkowane ostatecznemu celowi i prawu Bożemu. Natomiast to nie może być tak, że imię Chrystusa Króla będzie bite na monetach, że będzie na każdym kroku. No, zaczynamy instrumentalnie traktować sprawy zbawienia do naszych przyziemnych celów.
Czy to jest, przepraszam, to jest kwestia niezrozumienia też tego, co sam Jezus mówi w Ewangelii? Dokładnie. Królestwo moje nie jest z tego świata. To rządzi się innymi prawami. Więc tutaj, że tak powiem, metodycznie staramy się unikać tego mówienia o Chrystusie Królu Polski, dlatego że tu jest wiele nieporozumień. No bo co to znaczy Król Polski? To znaczy, że obecna struktura władzy już nie ma znaczenia, że to jest władza nielegalna, że my chcemy zdelegalizować władzę, a Chrystusa ogłosić królem. Jak by miał królować? To znaczy, w jaki sposób miałby rozporządzać, dekrety wydawać? Ja to już trochę sprowadzam do absurdu. My mówimy inaczej, że mówimy o królowaniu Chrystusa w Polsce. W Polsce. Jeśli Chrystus będzie królował w naszych sercach, czyli my Go przyjmiemy jako naszego Pana i Króla, my się sami będziemy zmieniać, będzie się zmieniać rzeczywistość, która nas otacza. Będzie się zmieniał ten kraj poprzez konkretne działanie, chociażby właśnie decyzje wyborcze, decyzje co do, powiedzmy, korzystania z mediów laickich, które sączą nam tę truciznę. I z jednej strony ludzie, którzy nie wyłączają telewizorów i patrzą w to wszystko, co im tą papeczkę przyjmują, a z drugiej strony krzyczą: Chrystus Król Polski. No, bądźmy konsekwentni. Przemieńmy siebie, będzie się zmieniał świat. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, z Bogiem.